Przesłuchałem tą konferencję prasową z wczoraj prezydenta FIFA Infantino i ja się wzruszyłem, mam szczerze, naprawdę nie mogę pohamować emocji, bo jest mi go po prostu szkoda. Jest mi go po prostu szkoda. I on był prześladowany w szkole za kolor włosów. No, to są fatalne historie. A Europejczycy, czyli wy, czyli my, hipokryci cholerni. Zapraszam z kanału z pierwszej piłki. 666 subskrypcji kanału z pierwszej piłki. Swoją drogą dosyć zabawna to liczba, muszę powiedzieć. Zachęcam gorąco oczywiście do subskrybowania i dziękuję wszystkim, którzy już to robią. W ogóle ta konferencja prasowa wczoraj Gianni Infantino, powiem wam szczerze, że to był taka klasyczna obrona przez atak. Tak postrzegam w ogóle to, co zobaczyłem. I to była w ogóle konferencja pełna jakichś paradoksów, pełna jakichś takich sprzeczności. I zaraz tutaj pierwszy przykład, który mi się nasuwa od razu. To jest z jednej strony prezydent FIFA mówi wielokrotnie, używając tych wielkich frazesów, że piłka powinna jednoczyć, nie dzielić, że wy tam nie dzielcie. Że to powinno być święto ponad podziałami, że ludzie powinni się zbliżyć do siebie, bo piłka powinna być właśnie taką jednoczącą siłą ponad podziałami. Ale z drugiej strony zaczyna te swoje tyrady, że wy tam Europejczycy, wy to tyle i tyle zła żeście uczynili w przeszłości przez ostatnie 3000 lat, to u was Europejczycy tyle imigrantów, którzy chcą się dostać do bram Europy, tyle ginie. A zobaczcie na Katar. W Katarze są formalne procedury, że ci ludzie biedni z krajów typu Bangladesz mogą tu przyjechać formalnie, mogą zarobić 10 razy więcej niż by zarobili w swoim kraju. Są formalne procedury. Nie wszystko oczywiście było idealnie. Nie wszystko. Tam dużo się jeszcze musi zmienić i dużo się w ogóle zmieniało na lepsze, ale spójrzcie na ten Katar. Drugi też temat, który tak nieprawdopodobnie rzucił mi się w uszy, to był ten moment, kiedy Infantino zaczął mówić na temat kibiców, którzy są innego koloru skóry, czy tam Hindusi kibicują Anglikom i on mówi, ale przecież to jest rasizm, no to znaczy, że Hindus nie może kibicować Anglii? No jak tak można? Dlaczego Europejczycy w ogóle tak do tego podchodzą? Tylko faktycznie, tak się zastanawiam. Albo on z siebie robi idiotę i nie wie, że ci ludzie są kupowani i podkreśla się to, że ten mundial nie ma tej atmosfery też na miejscu i w zasadzie kogo by się nie posłuchało, na przykład z polskich dziennikarzy, którzy tam są, że ten mundial wygląda zupełnie inaczej. Nie ma tej radości takiej, że ludzie na ulicach, kibice, cała ludzkie masy kibiców gdzieś tam się przechadzają, poznają kraj, w którym są i kibicują i cieszą się i tego entuzjazmu ogólnie nie ma. I o tym też wczoraj nawet słuchałem Borka, który mówił, że ten mundial jest zupełnie inny, jeśli chodzi o to. I ci kupieni kibice dopełniają tego w sumie smutnego obrazka, tak? Ludzie, którzy dostają jakieś pieniądze, żeby kibicować na miejscu reprezentacją. Jakby powiem wam szczerze, nie wierzyłem w to, co słyszę. Jeden z dziennikarzy bardzo przytomnie zauważył i zadał takie pytanie prezydentowi FIFA na temat różnych zmian na ostatnią chwilę, które się wokół tego turnieju dzieją. I podał kilka przykładów, ja tutaj podam dwa z pamięci. Jeden to jest zmiana oczywiście daty meczu otwierającego, rozpoczynającego Mistrzostwa Świata. Drugi to jest oczywiście kwestia, która ostatnio była tak mocno dyskutowana, znaczy zakazy sprzedaży alkoholu w tych obszarach przy stadionie. I kompletnie to strywializował Infantino, to znaczy on powiedział coś na zasadzie, że jeżeli decyzje są podejmowane na ostatnią chwilę, ale są dobre, to dobrze, że są podejmowane. W ogóle nie ma takiego uczucia, żeby to był jakiś chaos decyzyjny, żeby na poprzednich mistrzostwach było jakoś zupełnie inaczej. A w ogóle to jeszcze kolektywnie są te decyzje podejmowane, bo FIFA z Katarem podejmują kolektywnie, wspólnie decyzje. To nie jest decyzja jednostronna. Ja sobie tak myślę. Czy on naprawdę wierzy w to, co mówi? Czy jest tak naiwny? Czy kłamie? Czy może robi z nas debili? I Infantino w końcu mówi tak. Katar jest gotowy i to będą najlepsze mistrzostwa świata w historii. Mówiąc szczerze, śmiem wątpić delikatnie, czy to tak faktycznie będzie, ale zobaczmy. Pytanie jest teraz do was. Jak wy odczuwacie
całą tą otoczkę niepiłkarską wokół tych mistrzostw świata, bo tej jest nieprawdopodobnie dużo. Czy to wpływa na to, że będziecie w jakikolwiek sposób te mistrzostwa świata bojkotować? Nie wiem, oglądać mniejszą liczbę meczów, czy w ogóle nie będziecie oglądać? Czy wprost przeciwnie, mistrzostwa świata to mistrzostwa świata, zostawiamy tą otoczkę z meczem otwarcia i skupiamy się już na piłce? Jak wy to odczuwacie, dajcie mi znać. I na samym końcu muszę oczywiście wspomnieć, że dzisiaj jest mecz otwarcia, Katar zagra z Ekwadorem. Wokół tego meczu nawet są kontrowersje, chociaż podobno to jednak fejki, bo krążyła taka informacja, że Ekwador sprzedał ten mecz Katarowi, ale jest to podobno fake. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało dzisiaj. Dzięki bardzo, to tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć.